we don't learn the lessons from history. But also, I think we need to understand that in the 21st century, oppression has a 21st century face and style, and we need to learn to recognize it when we see it. Witajcie na kanale Zupełnie Inna Opowieść. Naszym gościem będzie dziś Harry Kunzru, brytyjski pisarz, z którym porozmawiamy o jego powieści Czerwona Pigułka, wydanej przez dom wydawniczy Rebis. Ale na początek kilka słów o samej książce. Oto do ośrodka Deutera w Wannsee w Berlinie na intratne 3-miesięczne stypendium dla naukowców trafia narrator powieści. Mieszkający na co dzień w Nowym Jorku pisarz, doktorant na Wydziale Kreatywnego Pisania, indywidualista, ceniący sobie szczególnie w chwilach pisania ciszę i samotność. Tymczasem na miejscu okazuje się, że tu, w ośrodku, ceni się wyłącznie umiejętność wpasowania się w grupę, w zbiorowość, podążanie za tłumem, a indywidualizm jest srogo tępiony. Niedostosowanie się do tych zasad może mieć bardzo nieprzyjemne skutki z wydaleniem z ośrodka i koniecznością zwrotu pieniędzy włącznie. Konkluzja jest zatem dość oczywista. Otrzymujesz wymierne korzyści, płacimy ci, ale w zamian zrezygnuj ze swoich potrzeb bycia kimś spoza grupy, bycia sobą, zrezygnuj z wolności. To zderzenie wrażliwości jednostki ze swego rodzaju aparatem represji sprawia, że narrator Czerwonej Pigułki popada w obłęd. Ale Harry Kunzru tak naprawdę ukazuje nam przez pryzmat opowieści narratora narastające szaleństwo otaczającego nas świata. Od Holokaustu i działań komunistycznego aparatu represji, przez szerzenie antywolnościowych, faszystowskich wręcz treści w internecie, po szokujące dla wielu Amerykanów wyborcze zwycięstwo Donalda Trumpa. Harry Kunzru to brytyjski powieściopisarz i dziennikarz, wiceprezes angielskiego Pen Clubu. Jest autorem m.in. nagradzanych powieści Impresjonista, Transmisja oraz My Revolution, Gods Without Men, Białe Łzy i zbior opowiadań Noise. Czerwona Pigułka to jego najnowsza powieść. Czerwona Pigułka, pańska powieść, powieść, którą, jak ja ją czytam, jak ja ją rozumiem, powieść o narastaniu obłędu, obłędu jednostki, ale także obłędu, czy może przede wszystkim obłędu społecznego, obłędu wynikającego z podatności na skrajnie prawicowe, na faszystowskie wręcz poglądy, które są ciągle obecne w przestrzeni publicznej. Chciałbym nas pytać jako autora książki, ale może też jako filozofa, którym pan jest z zawodu, z czego to wynika, że wciąż dajemy się łapać na lep tego typu skrajnych poglądów? I think in the last few years I've had a sense that reality has become thin and spongy somehow. And I wanted to try and explore the way in which conspiracy and a sense of anxiety has taken over the political and cultural and social life of so many of us. And telling this story, which as you say is a story about growing madness, was a way to do that. Rozmawiamy w dniu, w którym przez Warszawę przejdzie za chwileczkę Marsz Równości popierający prawa osób LGBT+. Ale rozmawiamy w stolicy kraju, który według najnowszego badania ILGA Europe jest jednym, czy wręcz nawet najbardziej homofobicznym krajem w Europie. Rozmawiamy w dniu, kiedy minęły już 4 miesiące okrutnej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, gdzie dochodzi do ludobójstwa, między innymi w Buczy. Więc chciałbym spytać, jak to jest, że my jednak dajemy się, pozwalamy na tego typu działania, na tego typu rozprzestrzenianie się poglądów, które są poglądami, krótko mówiąc, poglądami pełnymi nienawiści. I mean, this of course is the major political question of our time. I grew up in the last days of the Cold War, and then through the 90s there was a sense of optimism and I think also for some people maybe complacency that the major issues had been solved and all that remained was kind of technical, managerial set of questions. But now we find that all the old atavistic feelings about race and nation and gender and sexuality are still in play. There's a deep fear
that animates many people, and maybe this teaches us that our sense of progress is an illusion. W pańskiej powieści pojawiają się bardzo jasne tropy, bardzo jasne sceny, które pokazują historyczne uwarunkowania tego typu zjawisk, które się dzisiaj pojawiają. Akcja powieści rozgrywa się przecież w berlińskim Wannsee, czyli miejscu, gdzie zapada decyzja o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej, czyli o ludobójstwie, czyli o Holokauście tak naprawdę. Wspomina pan w książce bardzo rozlegle o aparacie komunistycznym, aparacie regresji, o niemieckim Stasi. Więc czy to jest tak, że my nie wyciągamy po prostu żadnych wniosków z historii? Ja tak odczytuję jedno z przesłań tej powieści. There's the famous image Walter Benjamin's work of the angel of history flying backwards into the future, and all the angel can see is the wreckage of the past piling up. And in a sense, I think that is where we find ourselves. We don't learn the lessons from history. But also there's a sense that the totalitarianisms of the 20th century are safely in the past and they couldn't return. And certainly now with Ukraine, that's we're seeing that form come back again. But also I think we need to understand that in the 21st century, oppression has a 21st century face and style, and we need to learn to recognize it when we see it. Pokazuje pan w powieści dość wyraźnie mechanizmy sprawiające, że pozwalamy sobie odbierać naszą wolność. Pana bohater, pana narrator otrzymuje przecież bardzo intratne stypendium właśnie w Wannsee w Niemczech. W zamian za pieniądze, w zamian za spokój, który mu tam się oferuje, ma jednak w pewien sposób wyrzec się właśnie tej wolności, ponieważ zasady ośrodka Deutera, do którego trafia, są takie, że pracować trzeba wspólnie, że trzeba krzewić tak naprawdę etos wspólnoty. Indywidualizm jest, krótko mówiąc, zakazany. Bohater musi więc wybrać, czy przyjąć ten podarunek, przyjąć tę gratyfikację, czy też jednak zdecydować się pozostać przy swoim poczuciu wolności. You have a phone in your pocket, and in return for all these free apps and social media apps and other apps, you give access to your personal information, and so that's a very concrete way in which we do this. But in the novel, I'm very interested in the doubleness of the idea of transparency. You know, if you make everything visible, then maybe on one level that produces a kind of truth, but it's also completely totalitarian not to have any space of privacy, any space where you can work things out without being seen in public. No właśnie, pokazuje pan między innymi łatwość, z jaką dzisiaj rozprzestrzeniają się te skrajne, prawicowe, faszystowskie poglądy, między innymi właśnie przez internet chociażby, gdzie tak naprawdę nie ma się żadnego wpływu na to, jakie treści do nas docierają, i bardzo często są to właśnie treści radykalne, często podsycane przez radykalne reżimy radykalnych państw. Pokazuje pan też skutki tego typu działań, bo przecież opisuje pan szok, jakim było zwycięstwo Donalda Trumpa. So I have a, I suppose, a complicated opinion about this, in that I don't think that some idea of the center is always correct, actually. But I think often people who feel themselves to occupy the center or the sensible position may not be aware of the all the circumstances. I mean, one thing we have found is that ideas from the fringe can come and influence the mainstream of politics, conspiracy theories and so on. But I wouldn't simply oppose radicalism to some kind of decent centrism. No właśnie, ale pokazuje pan także na swoim własnym przykładzie, że nie da się tak naprawdę stać w rozkroku, że trzeba się opowiedzieć po której ze stron.
Pana bohater buntuje się, ale przypłaca to właśnie owym obłędem. Pan swego czasu otrzymał nagrodę Johna Levina Rice'a dla młodych pisarzy i pan ją odrzucił, ponieważ za tą nagrodą stała gazeta, która głosiła poglądy rasistowskie. Pieniądze z tej nagrody kazał pan przekazać na organizację wspierającą uchodźców. Pana bohater i pan również pokazujecie, że trzeba się w takiej rzeczywistości bardzo jasno opowiedzieć, z tym, że pana bohater ponosi w pewnym sensie porażkę, no pan wygrał. I don't think those are the only two choices. It's not either standing on principle or going mad. But I do think it's important to refuse sometimes and to you know, we understand, I think, very well that the majority of people in any situation will take the easy route and they will be complicit with terrible things if rather than inconvenience themselves. But also, if they see people who are principled and who will take a stand, then that does encourage resistance and is a way of resisting power. Czerwona Pigułka to pana najnowsza powieść, wydana w oryginale w 2020 roku, w tym roku wydana w Polsce. Ale na czym pan teraz pracuje? Co znajduje się w spektrum pana zainteresowania? O czym pan chce nam teraz opowiedzieć? Yes, it will be the last of a very loose trilogy, of which that's the second. Each of them is about a different art form. The first was called White Tears and was about music. This one is about a writer. And the one I'm writing now is about a visual artist and deals with questions of art and value. And I suppose inevitably also has become about the pandemic.